Witajcie drodzy kochani. Nie wiem, czy słyszeliście ostatnią informację, która była właśnie, że znaleziono na biegunie południowym odpowiednie miasto, które było pod lodem i znaleziono olbrzymów, którzy byli zamieszczeni w kryształach w odpowiednim płynie, który zakonserwował ich żywych do naszych dzisiejszych czasów. Oczywiście te istoty są w kryształach, które są odpowiednio zaprogramowane. I te kryształy konserwują ich ciało tak jak w stanie naturalnym, ponieważ mają ponad 30 tysięcy lat i są zakonserwowani właśnie w tych kryształach, ponieważ kryształy powodują spowolnienie procesów starzeniowych i jakby zatrzymanie czasu naszego wymiaru w bąblu czasowym. Czyli są pewne wymiary czasoprzestrzeni, które powodują jakby zatrzymanie się czasu, czyli jesteśmy w pewnym bąblu czasowym, który powoduje, że czas w tym bąblu czasowym nie przepływa tak samo jak na zewnątrz tego bąbla. Na naszym świecie ewentualnie przeszło już 30 tysięcy lat i w bąblu czasowym, gdzie są giganci zakonserwowani na Antarktydzie, przeszło zaledwie bardzo mało czasu, może kilka dni. To właśnie jest działanie bąbla czasowego, drodzy kochani. Chciałbym właśnie o tym wam powiedzieć dzisiaj, ponieważ w wielu częściach świata, nie tylko właśnie na Antarktydzie, ale są również inne miejsca w Tybecie i w Himalajach, gdzie są zakonserwowani pewni osobnicy i pewne osobniczki z innych epok. Są to istoty z innych epok, są to ludzie, niekiedy nie ludzie, niekiedy są to inne istoty, które są zakonserwowane właśnie w bąblu czasowym. Odpowiednią technologią, odpowiednimi kryształami, odpowiednimi praktykami magicznymi, jak również, nie wiem czy słyszeliście o Jaromir, który właśnie był w bąblu czasowym 4600 lat. Został znaleziony w sarkofagu w Iranie, w pewnych ruinach. No i możecie sobie to zobaczyć na moim kanale, jak również poszukać na internecie, w YouTubach. Jaromir, który obudził się po 5000 lat. Ja dokładnie z moich badań wyliczyłem, że Jaromir był zakonserwowany 4600 lat w bąblu czasowym. Także dzięki magii, dzięki odpowiednim praktykom może dana osoba przeżyć bardzo, bardzo długi okres czasu. Nie tylko 100 lat, nie 200, nie 300, ale naprawdę o wiele, wiele więcej. To wszystko zależy, na jakim poziomie jest dana jednostka. Ja dodam, że w Indiach są jogini, którzy żyją już ponad 4 i 5 tysięcy lat. Po prostu dzięki czemu? Utrzymują się dzięki energii witalnej pranie, odpowiednio oddychając, odpowiednio kontrolując swoją energię pranę, która wchodzi do organizmu. Odpowiednio dzięki różnym mantrom, specjalnym mantrom, można utrzymać się przy życiu wiele, wiele setek i tysięcy lat. Także nie jest powiedziane, że dana osoba musi umrzeć w wieku 100 lat. Jeżeli jest niezaawansowana, jeżeli zużywa swoją pranę na głupoty, po prostu wyrzucając swoją energię ze swojego ciała, czy to podczas relacji seksualnych, czy podczas innych procesów myślowych, myśląc bardzo wiele albo odżywiając się w zły sposób, wówczas ta osoba nie posiada odpowiedniej energii, by przetrwać odpowiedni długi okres czasu. Ale jeżeli osoba odżywia się w sposób racjonalny, jeżeli osoba się prowadzi uregulowany tryb życia, może dożyć wielu, wielu lat. Ja dodam, że takim owocem, który przedłuża nasze życie, przedłuża naszą egzystencję, to są czerwone winogrona. Dlatego sok i zjadanie pestek czerwonych winogron ma odpowiednie substancje, które przedłużają nasze życie, polepszają jakość naszej cery. Dlatego polecam jak najbardziej zjadanie czerwonych winogron, ponieważ można dożyć późnego wieku i dzięki właśnie zjadaniu odpowiednich świeżych owoców i naturalnych. W dzisiejszych czasach owoce są zmanipulowane chemicznie, także musicie drodzy kochani to kontrolować. Wracając do jego życia. To miasto, które właśnie opowiadam, znajduje się na Antarktydzie. Wszystko jest owiane jakby taką mgłą tajemnicy. Nie mówi się dużo o tym, co tam znaleziono, jakie artefakty technologiczne, ani nie mówi się, jakie istoty tak naprawdę są. Wiadomo tylko, że to jest wielce od ludzi, którzy są w czerwonych włosach i którzy po prostu są znaleźli właśnie na biegunie południowym. Są oni zakonserwowani i z badań typowych mają 30 tysięcy lat. I tyle po prostu.
na dzień dzisiejszy wiemy o tym odkryciu. Więcej informacji niestety nie posiadam i odsyłam Was do internetu. Tam możecie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może więcej tych informacji po prostu znaleźć. Jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam tutaj z Teneryfy. Zachęcam Was do naszego linku pod YouTube'em, do naszego sklepu internetowego. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.